No, żeś tutaj StarCraft, zapraszam na kolejną analizę. Ruszamy, ruszamy. Replay został nadesłany ko przez kolegę tego Zerga. Zobaczymy, co będzie można doradzić, poradzić, zaradzić. Dobra, już sobie tutaj wszystko klikam. Jedziemy, ruszamy. FJ Farek. No, zvP. Zobaczymy, co można yy, zmienić. Tak no, widzicie, już protos trochę dziwnie zagrał. Zrobił pylona tutaj w takim miejscu na ogół się robił albo tutaj, albo tutaj, żeby się już barykadować trochę szybciej. No ale nie tym razem. Coś dziwnego to jest z teksturami, albo mi się wydaje. Ale to w sumie nie jest istotne. <noise> Jakieś dziwne tekstury mam wam wrażenie. W sensie wygląd tej ziemi. Dobra, normalnie jest postawiona ekspansja. Dwie dronki, czyli 17, 18, 17 zapewnie będzie. No tak jest. Na 18 teraz jest właśnie ekstraktor i na 17 spawnik pool. No to wszystko jak trzeba. Dobra. Patrzymy dalej, co się dzieje. Pierwszy Overlord dobrze poleciał, drugi można go faktycznie na chwilę zostawić w naturalu, żeby zobaczyć czy nie ma Canon Rusha, ale powinien on też po chwili już lecieć też na mapę. Także ten pierwszy na ogół leci w to miejsce, drugi na ogół leci w to miejsce, żeby potem oczywiście sprawdzać co robi Protoss. Ależ tutaj dziwnie teraz to wyszło. Ja nie wiem czy ten Nexus nie jest też źle postawiony, ale w sumie to dorazem Zergowi, a nie Protossowi. Dobra. Eee, dwa lingi, cztery lingi łącznie. Cztery jak najbardziej w porządku. Dwa albo cztery się robi przeważnie. Cztery trochę bezpieczniej, no bo wiadomo. Można takiego pilona, który by na przykład tam blokował trzecią bazę zniszczyć i w ogólnie jest trochę no, więcej lingów, w których można biegać po mapie. Dobra, została jedna drona na spawning poolu, to jest w porządku. I za chwilę pewnie będzie trzecia baza. Ta trzecia baza w sumie już teraz mogłaby być. A, tu jest trzecia królowa. Tej trzeciej królowej na ogół się nie robi tak wcześnie. Lepiej nie zrobić i zrobić szybciej trzecią bazę dzięki temu. Ona nie jest za bardzo potrzebna teraz. Ja się stawia, znaczy zaczyna się ją budować po postawieniu trzeciej haczerki, nie? Także taka różnica. No i co my tu dalej mamy? Sprawdzasz co się dzieje. Widzisz tego Cybera, widzisz Forgea, więc to już jakaś tam informacja jest, no może nie jakaś ogromna. Ale istotna. Na pewno jedno jest pewne, jak się nic nie kręci w cyberze, to nic cię wczesnego nie zaatakuje w sensie lądowo. To jest jakaś tam mała informacja, którą masz, Mephis. No i tutaj, no niestety ten błąd już w zasadzie dość duży. Po, po zakolejkowaniu dwóch królowych, robi się właśnie od razu trzecią bazę, ale wyciągnięcie dronek z ekstraktora. OK. Także taki jeden błąd. No ta dodatkowa królowa już oczywiście powinna rozsiewać Kript, skoro już jest i. No, iść w kierunku trzeciej bazy, bo ona tutaj jest zdecydowanie za późno. Można, można ją spokojnie wcześniej zagrać. Widzę, że Overlord sobie lata, oczywiście. Szukasz technologii, ona nawet się udało znaleźć. Twilight Cancel, tutaj dalej niestety tej trzeciej nie ma. No, mega późno, ją się normalnie robi półtorej minuty wcześniej, a to już wiesz, to już jest bardzo dużo. Ta królówka też powinna już tutaj tego kryptomora robić, tu kolejnego i do trzeciej bazy jak najszybciej. Hmm. No, takie podstawowe tematy. Jak już był widziany... O, to są dwa robo? Ej, chwila. Aha, bo został zeskautowany Twilight i on go anulował, tak? O to chodzi. chwila moment, bo jestem zaintrygowany trochę, co ten Protost teraz zrobił. Chwile, jeszcze to było przed chwilą. A, no, anulował. Anulował Twilight. Też ciekawa sprawa taka dziwna w sumie nawet, ale dobra. Zergingi lecą na zwiat. Zergingami oczywiście wypada tutaj co chwilę przybiegać, sprawdzać co się dzieje na froncie. Jak na przykład jest plus jeden boostowany i wargate, no to jednak daje do myślenia, że okej, okay, może jednak będzie chciał atakować szybko i przejść. Nie ten overlord też powinien podlecieć tutaj do pylona, no bo w zasadzie jest szansa niewielka, że się go straci. A jest tam jest, no duża szansa, że coś się dowiesz. Także teraz no, trzeba znowu się na skupić, dlatego też masa zergów tuż po postawieniu trzeciej bazy robi też szybkość do overlordów, żeby właśnie sprawdzać, co robi przeciwnik. No i dzięki temu można oczywiście zareagować. Ale na podstawie tego, co widzisz tutaj, też już no jak jest plus jeden opracowane, no to zdecydowanie jakieś plany ma protos agresywny, bo tak standardowo to się nie robi tego tak wcześnie. Przynajmniej na wysokim poziomie, no tutaj, no. Też należy założyć, że przy, przy czymś takim proto możecie szybko zaatakować. Ale tak naprawdę. Dobra, to zaraz powiem w sumie jeszcze inną rzecz. Ten Overlord powinien znowu wlecieć, bo nie wiesz tak do końca, co się dzieje. Widać było tylko Twilight Cancel, czyli w sumie, no, może jakieś darki, może Dark Templar Drop, może jakieś takie rzeczy, nie? Ale nie jesteś do końca pewny, No, w sumie ten ler jest w porządku. Nawet jak nie robisz szybkości do Overlordów, to ler jest w porządku i. Potem, oczywiście, pójście w miarę szybkie, hydraulickich. Tylko w zasadzie cały problem Mephis nie wynika z jakichś tam fatalnych decyzji w kwestii tego, czy atakować, czy nie, czy skautować, tylko z ekonomii, bo jak masz normalną trzecią bazę, yy, półtorej minuty później i masz też tym samym no, o wiele mniej dronów niż mieć powinien, dopiero teraz masz 39, a masa programerów by już miała, wiesz, ponad. No może nie, że ponad 50, no ale spokojnie 50 by miała na ludzie. Da się mieć 50 dron teraz. No to wiesz, no, już samego tego wynika, że możesz mieć o wiele więcej armii za chwilę, bo byś miał jakbyś miał wcześniej zbieraczy. No to byś miał wiem, wcześniej pieniądze, jakbyś miał wcześniej pieniądze, to byś miał potem może nawet jeszcze więcej pieniędzy, bo byś jeszcze wcześniej zrobił więcej dronów itd. itd. Nie? No ale. No trzecia baza, trzeba już szybciej zagrać, trzeba poprawić build order. Najlepiej jakbyś wziął sobie jakieś, jakąś powtórkę pro lasera lazera czy nercia, czy w sumie, no jakiegokolwiek dobrego zerga. Wziął ją sobie, przeanalizował, spisał otwarcie, spisał zagranie. To dać największy postęp, największą różnicę. Niż teraz jakieś kombinowanie, co by tu można jakoś niesamowicie zmienić. Po prostu build order potrzebujesz trochę lepszy. Chyba, że potrafisz zagrać lepsze, a tutaj tak jakoś gorzej wyszło, nie? Hmm, Protos jak kombinuję z tymi. Ale dobrze, że robisz kadry, no to dobrze. Tylko właśnie dałoby się to mieć wszystko z minutę wcześniej, tak, lekką ręką minutę wcześniej, jakbyś dobrze zagrał. nie? I potem byś się obronił. Tak więc no, tak, kwestia błędów w zasadzie w samej ekonomii, nic, nic więcej. I to by już oczywiście ci wygrało rozgrywkę. Dobra, to mam nadzieję, że trochę pomogłem. Po prostu no, stoł powtórku. Zapisz, zapisz tutaj te kilka rzeczy, które ci powiedziałem, bo to tak jak mówię. Tylko no, to trzeba potem zrobić, nie? Nie jest tak, że, że ci powiem jedno zdanie, jak masz zagrać, zrobisz to i będzie magia, nie? Trzeba to jeszcze oczywiście przerobić samemu. Tylko no, ja ci mówię teraz co konkretnie właśnie masz, masz zrobić. Pisać sobie takie zagranie programera, potem poćwiczyć je na sucho i. Yy, no i potem będzie już tylko lepiej, bo będziesz mieć lepszy początek, więc siło rzeczy, będziesz mieć wcześniej technologię, wcześniej dostęp do hydr, wcześniej więcej dronek i będzie miazga. No dobra, falo do następnego razu, no i cześć.